Zniesienie abonamentu radiowo-telewizyjnego i zastąpienie go dotacją budżetową rozwiązuje tylko część problemów. Nie będzie problemu z jego egzekwowaniem. Zamiast płacić oddzielnie podatki i abonament, podatnicy będą płacili tylko podatki. Tyle tylko, że te podatki będą musiały być proporcjonalnie wyższe. Jeżeli zwiększamy zakres wydatków państwa, to odpowiednio też muszą wzrosnąć wydatki. I o ile w czasie dobrej koniunktury, tak jak teraz, kiedy wpływy budżetowe są wysokie, zapewne tego nie odczujemy, to w przypadku spowolnienia gospodarczego, kiedy w budżecie będzie bardziej brakowało pieniędzy na wszystkie cele, w tym na dotacje dla mediów publicznych, będzie rosła presja na wprowadzanie dodatkowych podatków, które już będą znacznie bardziej widoczne.